Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na haul kosmetyczny. Haul kosmetyczny taki mieszany, można powiedzieć. Trochę pielęgnacji, trochę kolorówki, ale przede wszystkim będą to tańsze produkty. Wiecie, że ja mam dwa kanały. Jakiś czas temu założyłam drugi kanał, który miał być poświęcony tylko i wyłącznie kosmetykom tańszym. Miałam po prostu rozdzielić swoje zainteresowania na dwa kanały, czyli na tanie i na drugie kosmetyki. Natomiast mam ostatnio bardzo mało czasu, więc z tamtego kanału na razie rezygnuję, na razie go zawieszam. Za jakiś czas do niego pewnie powrócę i będą tam się pojawiały filmiki, ale na razie wszystkie po prostu filmy będą tutaj na tym kanale Dorcia. Będę tutaj ładować te filmy. Więc dzisiaj zapraszam Was na haul, taki troszeczkę tańszy można powiedzieć. Wiem, że lubicie takie filmiki oglądać, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam tutaj sklep Helfy na przykład i od niego zacznę. Już naprawdę bardzo dawno temu, czyli w październiku bodajże, kilka miesięcy temu byłam zaproszona na otwarcie sklepu Helfy w Warszawie. Jest to pierwszy sklep Helfy właśnie w Warszawie, w stolicy. Ogromny asortyment kosmetyków naturalnych, kosmetyków indyjskich, z Dubaju, naprawdę mnóstwo fajnych produktów tam jest. I kolorówka, i pielęgnacja, i środki czystości, naprawdę multum rzeczy. Ja się na tych kosmetykach aż tak nie znam. Nie wgłębiam się w to, ponieważ nie za często takie kosmetyki używam. Nie zwracam jakoś za bardzo na to uwagi. Natomiast kilka kosmetyków z tamtego sklepu właśnie mam. Dostałam ogólnie tak do przetestowania, można powiedzieć, chociaż nikt mi nie mówił, że mam zrobić filmik na ich temat. Po prostu dostałam je jako w prezencie. Więc pokażę Wam dzisiaj między innymi, co tutaj właśnie było. Dostałam ten olejek, którym Wam już chyba trzeci filmik, w trzecim filmiku Wam o nim wspominam. Jest świetny, naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam, jeśli lubicie olejki do pielęgnacji twarzy, bo ja używam do pielęgnacji twarzy i na wieczór, i na dzień pod makijaż. Świetnie się sprawdza, ma bardzo przyjemny zapach, bardzo dobry skład ogólnie też. Mam tutaj opakowanie i przeczytam Wam, co to jest w ogóle. To jest ajurwerdyjski olejek przeciwzmarszczkowy Khadi. I on tutaj zawiera, zaraz Wam powiem co dokładnie, wyprodukowany na bazie kilku olejów, sezamowego, migdałowego oraz oleju z wyciągiem z nasion marchwi. I ten wyciąg z nasion marchwi spowodował to, że moja cera nabrała złocistego koloru. Dużo ładnie wygląda, tak troszeczkę nawet się opaliła, można powiedzieć, i przede wszystkim nie mam żadnych przesuszeń na twarzy. I to jest na pewno ze względu na to, że używam ten olejek w pielęgnacji. Świetnie mi się sprawdza, podkłady się na nim cudownie rozprowadzają, pięknie się trzymają, nic nie mam w ogóle, żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o ten olejek. Używam go i do pielęgnacji twarzy, i do włosów. Zużyłam go połowę po prostu. On ma pompeczkę w ogóle. On jest w pompce, jest bardzo fajna aplikacja. Bardzo, bardzo przyjemny olejek. Bardzo lubię też za zapach go. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz właśnie z tego sklepu. Dostałam, wybrałam sobie ogólnie. Ten olejek również sobie sama wybrałam. Dostałam po prostu w prezencie, ale mogłam sobie sama wybrać kosmetyki. Może tak. Wybrałam sobie olejek do zmywania makijażu z Resibo, ponieważ nigdy w życiu go nie miałam, a tam jest właśnie on dostępny w tym sklepie. Przyniosłam tylko opakowanie i przyniosłam ten olejek, ponieważ tutaj jeszcze oczywiście była szmatka muślinowa, którą używam normalnie do tego olejku. Też użycie jest dość spore, mam go tyle, zostało mi go tyle. I to jest olejek, który świetnie zmywa makijaż, bardzo przyjemnie pachnie, jest fajny taki olejkowy, ja uwielbiam w ogóle rozprowadzać olejki na twarz. Wiem, że nie każdy lubi, ale ja uwielbiam. Nawilża skórę, pozostawia skórę bardzo mięciutką, bardzo wygładzoną, nawilżoną, ale trzeba go zmywać właśnie szmatką muślinową, ponieważ on się w ogóle nie rozpuszcza, w ogóle się nie rozpuszcza. Także jeśli macie czas po prostu na ten demakijaż wieczorny, to serdecznie Wam polecam ten olejek, bo jest naprawdę świetny. Lepiej działa, ogólnie lepiej nawilża, na pewno ma lepszy skład niż ten olejek płyn, ogólnie produkt z Clinique Take the Day Off, ponieważ tamten też bardzo lubię i używam go, zużyłam go, tak małe opakowanie zużyłam w całości, ponieważ szybko mi się nie po prostu makijaż zmywało i on się rozpuszczał. Natomiast tamten nie nawilżał tak skóry, nie zostawił jej aż tak fajnie miękkiej i nawilżonej, takiej ładnej po prostu, jak ten. Ten lepiej działa, ma lepszy skład, tylko że trzeba go po prostu zmywać szmatką myślinową, ponieważ się nie rozpuszcza. Okej, ale ogólnie polecam, bo jest naprawdę bardzo dobre olejki. Kolejną rzeczą jest krem
krem do twarzy na noc z marki Make Me Bio. Ja tą markę już widziałam w internecie, na YouTube. Niektóre dziewczyny pokazywały kosmetyki tejże marki właśnie. I to jest krem, który stosuję na dzień. Po prostu na dzień pod makijaż. Jeżeli nie używam tamtego olejku, czasami po prostu zmieniam te kosmetyki. Bardzo przyjemnie pachnie. Tak owocowo, może trochę kwiatowo. Bardzo ładny zapach ma, ale on dla mnie... Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że on nie jest aż tak pielęgnacyjny, jaki powinnam stosować krem na noc. Po prostu na noc stosuję ten olejek, nakładam jeszcze pod to krem, jeszcze jakieś serum, dopiero olejek. Czasami ten krem i dopiero olejek na to. Ten olejek moim zdaniem bardziej dogłębnie odżywia skórę, nawilża, tak naprawdę działa bardzo fajnie na skórę. Natomiast ten krem jest zbyt lekki, może dla mojej cery, bardziej mi się sprawdza po prostu na dzień. On jest niby kremem do skóry dojrzałej na noc, ale ja go stosuję normalnie pod makijaż na dzień i świetnie mi się sprawdza, ponieważ nie jest aż tak gęsty, nie jest taki treściwy. Wydaje mi się, że jest zbyt mało nawilżający jak na krem na noc po prostu dla mnie. Ale ogólnie bardzo przyjemny jest, zostawia taką lekką warstewkę na twarzy i tyle. Fajny kremik. Ostatnim produktem z tego sklepu jest to krem pod oczy, którego już kupiłam sobie sama. Kosztowało mnie tylko i wyłącznie 13,50. I to jest krem z firmy VLCC z Indii. Kompletnie go nie znam, ale już używam go już od dłuższego czasu, od co najmniej 2 miesięcy. 15 gramów ma ten słoiczek, ja go zużyłam w połowie. Używam go i rano, i wieczorem, i pod makijaż również też się świetnie sprawdza. Bardzo fajnie nawilża i odżywia skórę. Więc naprawdę nie mam nic do zarzucania, jeśli chodzi o ten krem. Nie zauważyłam jakiegoś, nie wiem, pogłębienia zmarszczek, ale też nie zauważyłam, żeby te zmarszczki były jakieś bardziej wypchane. One są po prostu nawilżone. Skóra pod oczami jest nawilżona, jest przygotowana pod makijaż. Nic mi się tutaj nie wysusza, także jest ok. Więc to jest kremik, kolejna rzecz. I teraz, jeśli chodzi o ten sklep Healthy, to wszystko dam Wam link na dole do tego sklepu, ponieważ naprawdę ciekawe produkty tam są. I teraz mam dwa produkty z firmy Senseless. Wyglądają w ten sposób. Ja je mam dopiero od paru dni. Używałam i ten krem, i ten, ponieważ to są dwa kremy, tylko dwa troszeczkę inne kremy. Używałam już je kilka razy, każdy z nich. Pierwszy z nich, to w ogóle tej firmy kompletnie nie znam. To jest firma bodajże włoska, z tego co tutaj widziałam. Najpierw powiem Wam o tym kremie. One są drogie, te produkty. Ja je ogólnie dostałam do testów. No i będę je testować i powiem Wam, czy działały, jak działały i tak dalej. Jeśli chodzi o ten krem, to jest krem rozświetlający i on bardzo ładnie rozświetla skórę. On zawiera taki lekki piaseczek po prostu w sobie, ale nie jest taki, wiecie, mocno, czy tam brokatowy, czy coś. Naprawdę bardzo fajnie działa. Też nawilża skórę, ale dla mnie on pozostawia coś takiego, jakby baza, jakby to była baza po prostu pod makijaż. Także ja pod niego używam jeszcze jakiś krem i dopiero na niego, na ten krem nakładam właśnie ten produkt. Natomiast ten krem też jest kremem nawilżającym do cery dojrzałej ogólnie, tylko on już tak nie rozświetla, nie ma tego piaseczku drobinkowego i ten bardziej nawilża, ten jest bardziej nawilżający, ale on ma jeszcze inne tutaj właściwości, o które Wam zaraz powiem. Te kremy są dość drogie, każdy z nich kosztuje chyba ponad 100 zł, 150 zł, coś takiego. I to jest Skin Delight, rozświetlający i rewitalizujący przeciwzmarszczkowy krem na dzień SPF 15. Cera pozbawiona blasku z oznakami upływu czasu. Intensywnie rozświetla cerę, redukuje oznaki zmęczenia. Działa przeciwzmarszczkowo i nawilżająco. I faktycznie jest to rozświetlenie. Skóra od razu wygląda automatycznie lepiej, ponieważ jest taka rozpromieniona. Opakowanie ma bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Ma przyjemny zapaszek. zapach po prostu. I tu mamy jeszcze taką podkładkę. Ja go używałam dosłownie kilka razy, więc tutaj jest praktycznie całe opakowanie. Jest taki lekko różowawy. Nie wiem, czy to będziecie widziały, ale to jest haul na razie, więc za dużo nie mam do powiedzenia, jeśli chodzi o te kremy. Na razie po prostu testuję, używam. A drugi jest to krem, który fajnie mi się, mam nadzieję, fajnie, jeżeli by działał, to fajnie by było, gdyby mi się sprawdził, ponieważ ja na przykład w zimę bardzo często mam tak, że jak wychodzę na zewnątrz, albo na przykład jest zimno i wracam do pomieszczenia, to wyskakują mi tutaj na dekolcie plamy, na twarzy plamy takie czerwone, które znikają po jakimś tam czasie, ale mam takie właśnie
to brzydko wygląda po prostu. Takie czerwone plamy mi się robią na dekolcie, na szyi, nawet na dłoniach, na rękach, na twarzy. Także on właśnie działa w ten sposób, że niweluje te powstawanie, niweluje po prostu powstawanie tych plam takich, wiecie, czerwonych. Przeczytam Wam może, co tu jest napisane na jego temat. Jest to krem z właśnie Sensilis, nazywa się Be Respect. Fluid łagodzący na dzień, 50 ml, kompleksowa kuracja na dzień Sensilis dla wrażliwej, nadwrażliwej lub nietolerancyjnej cery. Nawilża, chroni, działa przeciwutleniająco, walczy ze znakami starzenia się, zmniejsza zaczerwienienia, łagodzi, zmiękcza i eliminuje uczucie napięcia skóry. I tutaj nie jest to napisane, ale ja czytałam na stronie producenta, że ten krem właśnie ma działać tak, że te plamy powinny nie powstawać, jak się go używa. Także jestem bardzo ciekawa, ponieważ mam z tym problem, jak wychodzę na dwór, jak wracam do pomieszczenia, wiecie, zmiana temperatury i tak dalej, działa właśnie na mnie w ten sposób, że wyskakują mi plamy. Także zobaczymy. Wygląda tak, bardzo fajne opakowanie, ponieważ ma pompeczkę. Jest biały, też on bardziej nawilża. On jest bardziej nawilżający niż ten. Ten jest taki bardziej, nie tyle, że matowy, tylko po prostu wchłania się bardzo mocno w skórę. A ten zostawia, też bardzo ładnie rozświetla po prostu tę cerę. Bardzo ładnie wygląda na twarzy. Też bardzo podobnie w sumie jak ten, tylko ten zawiera drobinki takie rozświetlające, bardzo delikatne. A ten już nie, ale jest nawilżenie skóry. Więc no, na razie testuję sobie te dwa kremiki. Bardzo ciekawa jestem, czy mi pomogą, a jeżeli tak, to dam Wam znać oczywiście. I tutaj mam jeszcze te kosmetyki takie troszeczkę tańsze. Najpierw zacznę może od produktu, który dostałam z wymianki. Na wizażu się wymieniałam z jedną dziewczyną, ja jej tam coś wysłałam, a ona mi przysłała właśnie ten puder, który już jest wycofany z Sephory. To jest puder z Sephory, ten, który wszyscy tak zachwalali. Ja go, jak był dostępny w Sephorze, nigdy nie kupiłam. Natomiast jak już go wycofali, to go zapragnęłam mieć i zapragnęłam go spróbować. Także mam go w kolorze najjaśniejszym. Jest to numer 05 Clear Light. I to jest puder, który miał być podobny na przykład do Maka Mineralize Skin Finish, którego miałam. Z Maka miałam chyba wszystkie rzeczy z tej podstawowej kolekcji, także mam porównanie. Jest przesuszający przede wszystkim. Absolutnie nie nadaje się dla cery suchej pod oczy, ponieważ wydaje się, że on będzie taki rozświetlający, bardzo delikatny, ale jak się go nałoży pod oczy, to po prostu tak niesamowicie wysusza, podkreśla suchość po prostu cery, podkreśla zmarszczki i na cerze nawet potrafi ciastkować podkłady. Także nie wiem, ja nie jestem z niego kompletnie zadowolona. Nawet nie rozumiem tych zachwytów, jeśli chodzi właśnie o ten puder. Może gdybyśmy go nałożyły w jakiejś naprawdę mikroskopijnej ilości na skórę, to może takiego efektu nie będzie. Ale jak nakładam go normalnie pędzelkiem na twarz, nie gąbeczką, tylko pędzelkiem, to on jest po prostu bardzo widoczny na skórze. Przesusza skórę, daje takie ściągnięcie suchej skóry, zabiera nawilżenie z podkładu, także nie podoba mi się ten puder. Absolutnie mi się on nie podoba. Więc nie rozumiem zachwytów na temat tego pudru naprawdę, bo jest najgorszym pudrem, jaki ja mam w swojej kolekcji, serio, najgorszy. I teraz mam Natura Rossmanna oraz Hebe. Nie będę tych sklepów rozdzielać, tylko po kolei Wam powiem, co tutaj kupiłam. Jest tak, pierwszą rzeczą, ja już te kosmetyki też dziewczyny kupiłam, ze 2 miesiące temu, może nawet więcej niż 2 miesiące. Nawet je Wam na Facebooku pokazywałam, co niektóre z tych produktów. Więc one są po prostu używane, chociaż nie, kolorówki nie używałam. Kolorówka leży i czeka, aż przetestuję ją przy Was po prostu. A jeśli chodzi o pielęgnację, to używałam. Więc zacznę od, może od wyostrzenia, bo nie wiem, czy jestem ostra. Polecę szybciutko. Pierwszą rzeczą jest to olejek taki brązujący z Pielęty. Argan Bronz. Jest to arganowy koncentrat brązujący i to jest produkt, który ja sobie na przykład dodaję kropelkę, 2 kropelki czy nawet 3 do kremu. Po prostu do porcji kremu, przede wszystkim na wieczór, bo na dzień rzadko kiedy go używam, chyba ani razu go nawet nie użyłam na dzień, ale na wieczór do porcji kremu po prostu sobie wkraplam pipetką, ponieważ on ma pipetkę. O, tak wygląda.
łączę go z kremem i nakładam na twarz. I dzięki temu moja skóra nabiera takiego lekkiego, zdrowego koloru, po prostu złotego poblasku. A jeżeli chcę użyć go normalnie, tak jak samopalacz, ponieważ to jest takie samopalacz, można powiedzieć, tylko w koncentracie, to używam go po prostu samego na skórę. Najpierw jego nakładam, tam czekam na przykład godzinkę, potem nakładam jakiś inny produkt na niego, a on się tam wchłania i koloryzuje moją skórę. Więc bardzo go lubię. Ja go już mam, to jest moje ogólnie w życiu drugie opakowanie, ale miałam go chyba 2 lata temu. Pierwszy raz go kupiłam, jak on tylko wyszedł i bardzo go lubiłam. Zapomniałam o nim, ale teraz mi się o nim przypomniało, więc go zakupiłam sobie. Bardzo go lubię, naprawdę, świetnie mi się sprawdza. Ja nie lubię używać na twarz takich normalnych samopalaczy, ponieważ one robią mi plamy. Szczególnie tutaj gdzieś, gdzie mamy jakieś owłosienie na twarzy, delikatne, co prawda jakiś taki, wiecie, mężek, każdy z nas ma, to one w tym miejscu mi po prostu zabarwiają mocniej skórę, takie pomarańczowe się robią, a z tym nie ma problemu. One też nie robią żadnych, absolutnie żadnych smug. I nałożone tak kropelka, kilka kropelek po prostu do kremu, delikatnie zabarwia nam skórę tak bardzo delikatnie po prostu, co mi pasuje, bo nie opala mnie, a nadaje cerze takiego zdrowego kolorytu, więc lubię go i go polecam po prostu. Kolejną rzeczą jest szampon suchy z Batiste. Pierwszy raz mam tą serię Oriental, nie podoba mi się kompletnie ten zapach, ale będę go używać. Ja uwielbiam z tego Batiste, uwielbiam tylko i wyłącznie tropikalny, ten żółty. A nie, jeszcze jest taki panterkowy, który też bardzo lubię. Wild coś tam, nie pamiętam dokładnie. 2 mi się podobają, ten mi się nie podoba w zapachu, ale działa świetnie. Ja miałam jakiś czas temu, poczekajcie, pokażę Wam, co ja miałam. Jakiś czas temu kupiłam sobie ten suchy szampon z firmy Collab. I dziewczyny, jeżeli macie ciemne włosy, to jest dla Was rozwiązanie i wybawienie, ponieważ on absolutnie nie zostawia nic, żadnej białej poświaty na włosach. On, nie wiem jakim cudem działa, on działa świetnie, bo naprawdę te włosy są no, odświeżone po prostu, tak jakbyśmy miały umyte, świeżo umyte po tym szamponie. Nawet bardzo tłuste włosy on potrafi bardzo ładnie odświeżyć i też podnosi od nasady te włosy. On naprawdę dobrze wygląda na włosach. Najpierw myślałam, że on nic nie robi, bo ja tego proszku po prostu nie widziałam. Ale on działa inaczej, nie działa proszkiem, więc przy ciemnych włosach ten szampon to jest po prostu coś dla Was. Ja go używałam właśnie jak miałam ciemniejsze włosy tutaj u nasady. I on mi się skończył. I zanim zafarbowałam się na blond, bo teraz używać będę go normalnie na blond włosach i on się świetnie sprawdza, ponieważ on ma właśnie ten biały proszek. I jak na przykład jesteśmy blondynkami i robią nam się odrosty, to też możemy sobie spryskać właśnie Batistem i on nam niweluje jakby ten odrost, tak rozjaśnia na te włosy po prostu od skóry. Ale słuchajcie, kupiłam go jak jeszcze miałam te ciemne włosy u nasady. I użyłam go i dziewczyny, ja po prostu go wyczesać nie mogłam z włosów. On tak strasznie mi zabielił te włosy, zsiwiały mi te włosy po prostu po tym szamponie. I dopiero zrozumiałam, co to znaczy dla dziewczyn, które mają ciemne włosy, używać właśnie takiego szamponu suchego. Wiem, jaki to jest dla Was teraz problem, po prostu nie macie możliwości używania Batiste, ponieważ on zostawiał taki biały proszek na włosach. I naprawdę ciężko to wyczesać, jeżeli mamy ciemne włosy. Więc do ciemnych włosów serdecznie Wam polecam ten Collab, bardzo, bardzo dobry produkt i nie miałam absolutnie żadnego problemu z bieleniem włosów. Natomiast ten dla blondynek, szczególnie z odrostami, jeżeli chcecie się ich pozbyć, to świetny produkt też. Także suchy szampon. Kolejną rzeczą, czekajcie, teraz mam 3 podkłady i tak szybciutko Wam je pokażę, ponieważ żadnego z tych podkładów jeszcze nie używałam, więc nie mam pojęcia w ogóle, co Wam powiedzieć na ich temat. Pokażę Wam tylko je, a w filmikach się będą pojawiać. Ja po prostu czekam, aż nagram filmik na ich temat. Pierwszy to jest podkład z Yandy. Ja już go Wam na Facebooku pokazywałam kilka miesięcy temu, ze 2 albo no, co najmniej miesiąc temu, już nie pamiętam dokładnie. Jest to Yanda kryjący make-up, fluid fleksyjny. I on wygląda tak, opakowanie szklane. Z pompką. Ja próbowałam sobie słocze oczywiście. One są używane, ponieważ ja ich nie nakładam na twarz, tylko sobie, wiecie, próbowałam po prostu te podkłady. Jest dość ciemny z tego, co widziałam, a to jest 02 beż jasny, chyba najjaśniejszy odcień. Ale spróbuję, zobaczymy, jak on się sprawdzi. Jestem ciekawa tego podkładu bardzo. Kolejny to jest nowość, znaczy już nie taka nowość, bo już jakiś czas jest w Rossmanie,
ale ja go kupiłam, jak był nowością. Jest to Sin Skin firma i ogólnie ta marka jest właśnie dostępna w Rossmanie i to jest marka, która jest taka bardziej, można powiedzieć, profesjonalna. I on się nazywa Must Have True Luminous Foundation z SPF 30. Po prostu podkład rozświetlający. Mam go w kolorze C10. Czyli takim chłodnym, najjaśniejszym. Opakowanie ma bardzo ładne, tak się prezentuje. Również ma pompeczkę. Zobaczcie. I będę go używać, będę go sprawdzać. To, co na razie zauważyłam, to, że on dość mocno pachnie takimi męskimi perfumami, ale takimi starymi męskimi perfumami po prostu. Więc ciekawa jestem, jak to będzie na twarzy się utrzymywało, ten zapach, ale na razie go nie używałam. Sprawdzimy sobie. I kolejny podkład, którego też nigdy nie miałam, nigdy w życiu, a taki był sławny i do tej pory jest taki sławny. Chociaż ostatnio dużo osób mówi, że ich pozapychał ten podkład, że jest, jednak się okazało, że jest kiepski. To jest ten podkład z Catrice. Nigdy w życiu go nie używałam, naprawdę dziewczyny, nigdy w życiu. To jest Catrice HD Liquid Coverage. I ja go wzięłam w kolorze 010, czyli tym najjaśniejszym. Podkład w pipetce, tak sprawdzałam na dłoni, to jest wysokie krycie, a jest lekkim podkładem, więc ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało na twarzy. Zrobimy sobie test na żywo. Jeśli chcecie któryś z tych podkładów zobaczyć jako pierwszy, to dajcie mi znać. Wiem, że na Facebooku też zadałam takie pytanie i nie było o tym tego filmiku, a chciałyście zobaczyć ten podkład z Jandy, więc możliwe, że ten podkład nagram jako pierwszy. Ale dajcie znać, które byście tam chciały zobaczyć. Wiecie co, nie podaję Wam cen, ponieważ te kosmetyki, już nie pamiętam ile kosztowały, gdzieś tam paragony mam, ale nie mogę znaleźć. Więc to są drogeryjne produkty, nie są jakieś bardzo drogie. Kolejny to jest ten tusz, który pokazuję Wam go po raz ostatni, ponieważ leci do śmieci, uczuli mnie niesamowicie, oczy mi po prostu bardzo mocno podrażnił. Wydaje mi się, że nawet zapalenie spójówki dostałam po tym tuszu właśnie. To jest ten L'Oreal najnowszy, czyli Paradise Exotic. I ten tusz dobrą robotę robi na rzęsach, to na pewno, natomiast z każdym razem coś mnie kłuło pod powieką i za każdym razem, jak wstawałam rano po zmyciu tego tuszu wieczorem, oczy miałam załzawione, miałam zaropiałe, po kilku dniach miałam z każdym dniem coraz gorzej, nie wiedziałam, że to ten tusz, myślałam, że może jakiś inny kosmetyk mnie uczula, czy cokolwiek się tam z moim oczami dzieje, może za długo przy komputerze siedzę, nie wiedziałam, o co chodzi po prostu. Ostatni dzień ja go używałam, ostatniej nocy po prostu zmyłam go wieczorem, rano jak wstawałam, to nie mogłam oczu otworzyć po tym tuszu. Odstawiłam go i przeszło. Także leci do śmieci. Nie lubię tego tuszu absolutnie, nie polecam go, ale jeżeli chodzi o tusze z L'Oreal, to są moje ulubione ogólnie z takiej drogeryjnej półki. Więc nie mam pojęcia, czemu ten tusz tak się zachował. On był nowy, był nieotwierany, bo ja to sprawdzałam, jak otwierałam to opakowanie. Też kupiłam go na samym początku, więc był na pewno świeży. Na początku jak wyszedł tylko i też nie był otwierany. Więc tak, i mam ostatnie rzeczy, mam 4 produkty z Catrice i jeden pędzelek z Pierre René. To jest pędzelek, który jeszcze na sobie miał taką fajną skówkę. To jest pędzelek z jakiejś chyba limitowanej edycji czy coś, już dokładnie nie pamiętam, bo też jakiś czas temu go kupiłam. Jest tak mięciutki, milusi. To jest pędzelek, można powiedzieć, do bronzera? Do bronzera chyba, chociaż... Myślałam, że będę go używać. Myślałam, że będzie mi się świetnie sprawdzał, ale on ma taki kształt, że ja nie wiem, jak ja mam ten bronzer nim nałożyć, serio. Czy tak, czy jakoś tak. Ciężko mi się go aplikuje bronzer po prostu tym. Prędzej podkład. Podkład już nim nakładałam nawet, muszę Wam powiedzieć. To jest pędzelek naprawdę z mega miękkiego włosia. Wiem, że z Kiko też takie pędzelki bardzo podobne były w jakiejś tam kolekcji limitowanej. Aha, no ja sobie kupiłam ten, na razie leży, czasami go tam używam, kilka razy go po prostu używałam, ale za jakiś czas na pewno do niego wrócę i może coś znajdę, jakiś sposób na niego, może mi się będzie dobrze sprawdzał jeszcze, zobaczymy. Nie był drogi. I też te kosmetyki jakoś wtedy w naturze były chyba poprzeceniane na minus 40% przy zakupie 3 czy coś tam, już nie pamiętam dokładnie, ale to na jakiej przecenie to kupowałam wszystko. Mam tutaj z Catrice 2 cienie w płynie. Ja uwielbiam cienie w płynie. Ja się, dziewczyny, pozbyłam
naprawdę wielu moich paletek cieni, takich większych. Zostawiłam sobie tylko te najfajniejsze i takie mniejsze paletki, ale najczęściej i tak sięgam po cienie w kremie. Najczęściej po cienie z Barbery, o którym Wam mówiłam, ale te też są całkiem przyjemne, muszę Wam powiedzieć. Próbowałam je raz, może góra dwa razy, ale to tak nie na cały dzień, po prostu wieczorkiem sobie tam sprawdzałam coś. Po zakupie tych cieni po prostu sprawdzałam sobie, jak one tam się nakładają na powiekę i tak dalej. Więc już na oczach je miałam, bardzo są błyszczące, mają taki no dość nachalny, można powiedzieć, połysk, ale są całkiem przyjemne, muszę Wam powiedzieć. Jeden niestety, nie zauważam, bo ja nie otwieram kosmetyków w sklepie, jeden z nich przyszedł normalnie z tym takim tutaj, nie wiem jak to się nazywa, to co zbiera nadmiar, to ta końcówka zbierająca nadmiar tutaj w tym jaśniejszym była i on się tak fajnie nakłada właśnie na pędzelek, natomiast dziewczyny w tym drugim tej końcówki zbierającej nadmiar nie było i ja sobie musiałam wyjąć taką końcówkę z innego produktu, ze starego błyszczyka i wsadzić do tego opakowania, żeby jako taką można było go używać. A i tak nie dopasowałam tej końcówki jakoś zbyt dobrze i tutaj za dużo się aplikuje tego produktu. Jednak jeśli chodzi o kolor, jest to cień ogólnie właśnie taki w płynie i zastygający. Spójrzcie, jaki on ma ładny odcień. Mam nadzieję, że to widzicie. Przepiękny jest i też całkiem ładnie się połyskuje, bardzo mocno tak metalicznie. To jest taki metaliczny odcień. A ten... Ten jeszcze Wam powiem, jak on się nazywa. To jest 040 Brown Under. A ten to jest taki jaśniutki, fajny w kąciki wewnętrzne, na przykład, czy jakiś akcencik gdzieś tam sobie zrobić, czy nawet rozjaśnić jakiś inny cień. No różnie można go używać. I to jest kolor 010 California Creamin. I Wam pokażę, jak on wygląda. Dorotka. Słucham. Mariusz wyszedł z kąpieli. Tutaj. Rozterłam go tutaj. I można powiedzieć, że ten właśnie jaśniejszy kolor do makijażu jakiegoś takiego artystycznego, na przykład do sesji zdjęciowej, można spokojnie nałożyć tutaj na szczyt kości policzkowej jako rozświetlacz, taki mocno nabłyszczający w płynie. Zastygający też bardzo fajnie. Bardzo fajne te cienie są, zrobię nimi makijaż na pewno, bo mi się podobają ogólnie, jak one wyglądają. I właśnie zastygające jest najfajniejsze. Przed ostatnią rzeczą z Catrice jest to korektor. Ja chyba tego korektora nie miałam, tak mi się wydaje, że ja miałam z innej firmy, taki podobny też z tańszej półki cenowej, ale tego chyba nie miałam. To jest Retouch Light Reflecting Concealer w najjaśniejszym kolorze, z tego co pamiętam, poczekajcie, 005 Light Nude. I ten korektor jest przesuszający, na pewno pod okolice pod oczami on mi przesusza. On jest mocno pigmentowany, bardzo mocno pigmentowany, jak na takie korektory właśnie w pisaczkach, ale jest dość suchy i jest też zastygający. Nie jest taki lekki jak na przykład tusze klat Yves Saint Laurent. Troszkę inaczej działa. On jest bardziej suchy, bardziej taki... bardziej korektorowy po prostu. Nie jak rozświetlacz z kremem, tylko właśnie jak korektor. Ale dobrze kryje. Na jakiś fajny, nawilżający kremik, znaczy pod spód jakiś fajny, nawilżający krem można zastosować, a ten korektor zasłoni Wam po prostu cienie pod oczami. Bardzo dobre ma krycie. Jestem zaskoczona naprawdę. I ostatnią rzeczą jest ta pomadka. Pomadka, której zapomniałam, bo leżą te kosmetyki tutaj w torebce, a jest świetna. Już jak ją kupiłam, używałam ją kilka razy. To jest pomadka z Catrice. Seria jakaś limitowana, zobaczcie, takie opakowanko. I to jest metaliczna po prostu pomadka. W bardzo ładnym kolorze. Tam było kilka właśnie różnych odcieni do wyboru. Ja sobie wzięłam C03 Brown Sundown, tak się nazywa. I ona pięknie się mieni. I ona bardzo fajnie wygląda na ustach, muszę Wam powiedzieć. Nie daje jakiegoś takiego taniego efektu. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Czekajcie, ja sobie nałożę. Wygląda ładnie, dobrze się trzyma, jest bardzo kremowa, przyjemna, nie czuć żadnych drobinek brokatu czy czegokolwiek. I powiększa usta i rozjaśnia te usta. Naprawdę fajna pomadka. Jeśli macie okazję jeszcze gdzieś kupić te pomadki i podobają Wam się takie metaliczne pomadki, które teraz są bardzo modne ostatniego czasu, to ta z Catrice naprawdę jest świetna. Naprawdę i dobrze się trzyma, muszę Wam powiedzieć. I to by było na tyle. To są wszystkie produkty, które kupiłam na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy z tych właśnie tańszych marek. Mam nadzieję, że filmikiem Wam w czymś może pomogłam, zainspirowałam do zakupów.
Dajcie znać, czy macie któryś z tych kosmetyków, jak się sprawdza u Was. Zdrowiam Was bardzo gorąco. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa, pa.